jestem na placu tuż przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie. Z tego miejsca chciałbym według wskazań nawigacji przejechać się teraz na ulicę Piłsudskiego w Częstochowie pod dworzec kolejowy w okolicy skręć w prawo budowanego centrum przesiadkowego na Piłsudskiego w Częstochowie. Czy to miejsce już jest oddane do użytku? Podejrzewam, że nie, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam sprawdziłem sobie nawigację, ciągle są zakazy również na nawigacji, natomiast zobaczymy tak naprawdę, jak się tam dojedzie. Zgodnie ze wskazaniem, z poleceniem wydanym przez nawigację, jak również... Za 200 metrów na rondzie trzeci zjazd. Jak również zgodnie ze znakiem nakazu miałem obowiązek wyjechać w prawo. Tak też zawsze tutaj na egzaminie będzie. No i zawracamy. Kolejny raz zwracam na to uwagę. W Częstochowie egzaminatorzy żądają tego lewego kierunkowskazu, jeżeli jedziemy dookoła ronda, czy też jedziemy w lewo i dopiero przed zjazdem prawy kierunkowskaz na zmianę pasa oraz zjazd z ronda. Nie będę się rozwodził na to, czy to jest słuszna koncepcja, ten lewy kierunkowskaz, czy niesłuszna koncepcja. Tak tutaj wymagają. Sąd w Gliwicach stwierdził, że wymagają nieprawidłowo. Nie mnie to rozstrzygać. Ja w pewien sposób, można powiedzieć, mam uczyć tak, jak sobie tego życzy WORD. Co do samego ronda tutaj przy częstochowskim WORDzie, równie dobrze to rondo mogliśmy sobie objechać prawym pasem. Również nie byłby to żaden, ale to żaden błąd. Może nie do końca jestem jakimś tam zwolennikiem, aby tym prawym pasem ronda objeżdżać. Bardziej uważam, że powinno się ustawić na tym lewym pasie, czyli tak jak pojechałem, zjechać później przed zjazdem. No ale generalnie nie popełniłbym żadnego wykroczenia, gdybym to rondo objechał sobie. Za 400 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Czyli na rondzie będziemy musieli jechać w prawo. Ktoś, kto dość dokładnie obserwuje mój kanał, wie, że podobną trasę, a może nawet taką samą trasę, czyli również do Piłsudskiego, że już kiedyś przejeżdżałem, ale z tego co pamiętam, trochę inną drogą mnie wtedy nawigacja poprowadziła. Dzisiaj powinna mnie poprowadzić inną. Za 600 metrów skręć w prawo. O właśnie. Czyli przez rondo jeszcze przejechałem na wprost, czyli kontynuuję jazdę ulicą Legionów i dopiero będę skręcał w prawo. Poprzednim razem, gdy jechałem tą samą drogą, z tego co pamiętam, nawigacja poprowadziła mnie prosto. W prawo będziemy skręcać. Chyba na skrzyżowaniu z sygnalizacją będę skręcał w prawo. Tak, dokładnie. Skręć w prawo. Zielona strzałka. Oczywiście w przypadku warunkowej strzałki miałbym obowiązek zatrzymania. Upewniam się, że inny pieszy... Za 600 metrów skręć w lewo. Ta piesza była już dość daleko, wobec czego pozwoliłem sobie mimo wszystko przejechać przez przejście.
i może ona jeszcze nie skończyła przez przejście przechodzenia. Jedziemy do ulicy Mirowskiej. Tutaj fajna, prosta, zresztą podobnie jak ulica, jak Aleja Legionów, również fajna, prosta. Generalnie nie pierwszy raz jestem w Częstochowie i muszę przyznać, że jeździ się tutaj bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Skręć w lewo. W skrzyżowaniu w lewo, czyli zajmujemy lewy pas, zwróćmy uwagę, jedziemy z pierwszeństwem. Jak tutaj za 600 metrów skręć w prawo. Przejeżdżamy nad drogą krajową numer 1. I nakazuje nam jechać w prawo. Ale tak, mamy nawet nakaz, aby w prawo jechać. Skręć w prawo. Plac Daszyńskiego mamy rozkopany. Upewniam się, że nie ma tutaj... Za 200 metrów skręć w lewo. Ciekawe, czy w taki sposób, jak pokaże nam tablica z objazdem, bo mi się wydaje, że to już tutaj. Skręć w lewo. Uważajmy, aby nie pojechać po ciągłej linii. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. I źle skręciłem, widzicie? Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Stąd. Ulica Spadek. Za 500 metrów skręć w lewo. Czyli wygląda na to, że tutaj będę jechał teraz prosto przez skrzyżowanie z Warszawską. Kieruj się na zachód. Za 500 metrów skręć w lewo. Za 500 metrów w lewo. Czyli na końcu tej drogi. Natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj jest bardzo ciasno. Droga jednokierunkowa. Można powiedzieć, że miejsca parkingowe tutaj wykorzystane w pewien sposób do ostatniego milimetra. Skręć w lewo. Jadę drogą z pierwszeństwem w ulicę Wilsona. Za 500 metrów skręć w prawo. Prosto, a nie prosto.
Prosto jest ulica Piłsudskiego. Prosto, szanowna moja kochana nawigacjo. Więc czekam, aby Wilsona pojechać prosto przez skrzyżowanie z Najświętszej Maryi Panny. Jak to nam tu wygląda ta Piłsudskiego? Wariat. Czyli nadal trzeba jechać w Katedralną. Natomiast... Za 300 metrów skręć w lewo. O, ja już sobie teraz nawigację mogę spokojnie wyłączyć. Aczkolwiek, nie wyłączając nagrania, niewiele tutaj jestem w stanie zrobić. Jestem ciekaw, czy do samej Piłsudskiego da się dojechać, więc ja teraz pozwolę... Skręć w lewo. I na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojadę w prawo. Za 600 metrów skręć w lewo. Aby spróbować do ów Piłsudskiego pod dworzec kolejowy dojechać. Tutaj jest... Nie ma takiej możliwości. Wygląda na to, że nie ma możliwości dojazdu do ulicy Piłsudskiego, że ona w obu kierunkach jeszcze jest zamknięta. Bo tutaj wszystkie te moje przecznice w prawo, które skręć w lewo, miałem, tak naprawdę wszystkie one za 300 metrów skręć w prawo są niestety drogami bez przejazdu. Nie ma możliwości tutaj w żaden sposób wyjechać, więc cóż, pozostaje nam jedyne jechać w takim układzie według wskazania nawigacji. Spróbujemy jeszcze raz do ulicy Piłsudskiego dojechać, do tej remontowanej. Skręć w prawo. Za 300 metrów skręć łagodnie w lewo. Dobrze, jadę więc w lewo. Czyli jadę w kierunku... Skręć łagodnie w lewo. Galerii Jurajskiej, jeżeli się nie mylę. Krakowskiej w ulicę Wróblewskiego. Jak widzicie, tak wygląda poniekąd jazda po w jakiś sposób nieznanym mieście. Nawigacja, no okej, możemy tutaj, czy ona mnie naprowadziła prawidłowo, czy nieprawidłowo. Na ulicę Piłsudskiego mnie doprowadziła, więc nie mogę mieć tutaj
żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń do samej nawigacji. Nie za 400 metrów skręć w lewo. Natomiast co jest tutaj poniekąd ważne, ja nie skupiałem się, jadąc według wskazań nawigacji, nie bardzo skupiałem się na oznakowaniu, wobec czego tak naprawdę nie wiem, czy jest możliwość do tego Piłsudskiego. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Co? To już właściwie po, jak już minęliśmy dworzec, to w zasadzie dopiero wtedy gdzieś tam zacząłem patrzeć na te znaki z objazdem, w jaki sposób tutaj się przejechać. O, fajnie, bo nawigacja. Skręć w prawo. Teraz w prawo, czyli musimy sobie ten remontowany plac Daszyńskiego objechać. Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Czyli robimy kolejne podejście. Ja zobaczę, czy tutaj być może troszkę oszukam nawigację. Ale chyba tutaj nie bardzo ją się da oszukać. Poprzez aleje Najświętszej Marii Panny tutaj się nie da przejechać. Ale ona mi każe jechać prosto. Za 200 metrów skręć w lewo. Ja ją tutaj troszkę oszukam. Objedziemy sobie plac Daszyńskiego dookoła. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Gdzie źle pojechałem. Za 150 metrów skręć w lewo. Jeszcze raz będziemy objeżdżać plac Daszyńskiego. Aby objechać plac Daszyńskiego, żeby wrócić do ronda i pojechać tam, gdzie kazał. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Powinienem pojechać prosto. I zawrócić następnie już w ciągu Alei Najświętszej Marii Panny. Skręć w lewo. Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. I teraz sobie objedziemy plac Daszyńskiego, tak jak chciałem poprzednim razem to zrobić. Pojadę jednak trzecim zjazdem z ronda, po to, aby przyjechać jeszcze raz tutaj na rondo. Za 200 metrów skręć w lewo. I zjeżdżam z ronda. Kolejny raz zapomniałem o tym, że tutaj wymagają tego lewego kierunkowskazu. Więc kolejny raz nie zasygnalizowałem wjazdu na rondo lewym kierunkowskazem. Za 200 metrów skręć w lewo. Ustępujemy od prawej. Skręć w lewo. Na lewym pasie. Za 100 metrów na rondzie trzeci zjazd. Pojadę trzecim zjazdem. No i nie wiem, czy na Piłsudskiego będzie gdzieś możliwość zaparkowania, czy będę musiał jechać z Katedralną, to zobaczymy już na miejscu. Natomiast już w tym momencie oddaję się znowu w ręce nawigacji, abyśmy za 200 metrów skręć w lewo. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją? Chyba tak. Skręć w lewo. Warszawska, z prawej ulica Spadek.
Jadę w lewo, skrzyżowanie z sygnalizatorem bezkolizyjnym, sygnalizator kierunkowy, czyli pojazdy z przeciwka będą stały w momencie, kiedy wykonuję skręt. Za 400 metrów skręć w lewo. Równie dobrze mogłem ustawić się na lewym pasie, ale ja tego nie wiem. Aż nie wjadę, nie wiem, że wjeżdżam na drogę jednokierunkową, wobec czego, nie mając pasów naprowadzających, pojechałem szeroko. Pojechałem w taki sposób, aby nie wjechać po prostu pod prąd. Pojechałem w taki naturalny sposób, ustawiając się do prawej strony. Skręć w lewo. Drogi, w którą skręcę. I skręcamy znowu w ulicę Wilsona. Jestem na drodze z pierwszeństwem, mimo wszystko upewniam się, że tutaj z prawej... Za 500 metrów skręć w prawo. Nie wiem, dlaczego tu mi każe w prawo skręcać, a widok na nawigacji pokazuje jednak prosto. Dojazd do dworca właśnie w prawo. Na samej ulicy Piłsudskiego mamy zakaz zatrzymywania się, więc na bak będę musiał skręcić w Katedralną. No a dalej, jak już mówiłem, zobaczymy. Co do samej Piłsudskiego i tutaj remontu, to co już zdążyłem dostrzec, wygląda, że niebawem remont powinien się skończyć, że ulica Piłsudskiego powinna za niedługo być oddana do użytku. No, są tutaj miejsca parkingowe, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj gdzieś zaparkować. No niestety nie uda się to. Bo jak widać, droga tam jest już czynna, więc pewnie za chwileczkę będzie można nią normalnie jeździć. Za 300 metrów